Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Talie Kart Tarota. Zanim rozpocznę omawianie talii kart Tarota, którą tutaj przed Wami mam, przedstawię się osobom, które pierwszy raz trafiły na mój kanał. Witam Cię bardzo serdecznie i pozostałych również całych wywalców witam serdecznie. Jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, numerologia, karta niebieskie, rytuały. Na kanale znajdziecie nie tylko recenzję kart Tarota, również naukę Tarota, również numerologię, również Wasze pytania, moje odpowiedzi, gdzie wysyłacie SMS-y, a ja Wam odpowiadam na pytania. Również piga kart, czyli wybierz kartę i sprawdź, także horoskopy i wiele, wiele innych playlist. Zapraszam do rozglądania się na kanale. Na dole więcej informacji o mnie, również zapraszam Was do odwiedzenia mojej strony internetowej, Instagrama czy też Facebooka. Przechodząc do rzeczy, mam nową talię, na którą dosyć długo czekałam. Jest to The Everyday Enchantment Tarot, zatem będę chciała Wam go pokazać. W ogóle, jeżeli chodzi o tą talię, na tą czekałam ponad miesiąc czasu, bo ona szła do mnie ze Stanów, ale tak naprawdę przygoda zaczęła się, zainteresowanie tej talii poprzez tą talię. Tą talię dostałam kiedyś z Synergii Polska, do tego, aby zaprezentować trzy talie w języku czeskim i widzowie z ich kanału mogli wybrać tą, która pojawi się w języku polskim jako pierwsza. No i właśnie spośród tych trzech talii była ta. I na tyle mocno mnie zaciekawiła, zafascynowała, że postanowiłam również zainwestować właśnie w wersję angielską, a jeszcze oczywiście wyczekuję na wersję polską. I teraz tak, ta wersja czeska ma tu pozłacane brzegi, jest mniejsza od tej wersji z angielskiej. Ta jest śliska, ta jest matowa, o tym jeszcze będę Wam za chwilę mówić. Ta talia zafascynowała mnie dlaczego? Ano dlatego, że w mojej głowie już jest wizja tego, że ta talia świetnie się będzie sprawdzała do tego, aby sprawdzać na przykład zawody w tarocie. Zatem poprzez właśnie Synergię Polska czekam na polską wersję właśnie tej talii. Zainteresowałam się tym. Synergię Polska, na dole link Wam podam do kanału Synergię Polska, bo tam są, to jest wydawnictwo ogólnie i dzięki nim możemy również kupować talię wersji polskiej, zatem zapraszam Was bardzo serdecznie. No i teraz idziemy do meritum sprawy. Talia, pudełko jest właśnie w ten sposób. Tu były zamieszczone te karty, które tutaj widzicie z boku. Pudełko jest twarde. Fajnie ono się tutaj otwiera, zamyka. Prezentuje się to w ten sposób. To są przykładowe wizerunki. Pudełko jest twarde, dosyć dobrej jakości, nawet bym rzekła bardzo dobrej. No i mamy książkę. A w książce, moi drodzy, jest tutaj opis wszystkich właśnie też arkan wielkich, oczywiście arkan mniejszych także, ale co mnie się tu podoba? Są słowa klucze, ale też i korespondencja, tak? I tutaj są opisy, oczywiście postaram się je wszystkie sobie przetłumaczyć i zapoznać się z tym, co autor miał na myśli właśnie tworząc ten wizerunek na karcie, bo każda talia jest czynnikiem i może być czynnikiem i nośnikiem nowych znaczeń, na te, które byśmy w tak zwanym międzyczasie nie wpadli, a autor mógł nam to chcieć właśnie zaprezentować. Talia, jak już mówiłam, ona jest dosyć duża. Nie wiem, czy ktoś z Was ma Dark Mansion Tarot, czy też Tarota Snów. A to ta talia jest większa, szersza w sensie. Tu jest Tarot Snów, tu jest Mansion, a tu jest właśnie Everyday. Zatem tak się to prezentuje. Jest, nie jest śliska, ale taka matowa, ale nie taka tempa, że te karty się nie przesuwają podczas stosowania. Są dosyć grube, jak dla mnie w każdym razie. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię kart. Karta, wielkie arkana są ramkowo czarnym kolorem. Buławy są tutaj opisane, czy też naznaczone takim niby brązowym, pomarańcz padającym. Tu są kielichy, tu są miecze, a tutaj są monety.
i już za chwilkę Wam je zaprezentuję z bliska. Karta głupca prezentuje się w ten sposób. Karta maga. Kapłanki. Cesarzowej. Cesarza. Kapłan. Kochankowie, jakże inaczej przedstawili niż dotychczas mnie przyszło się spotykać ze znaczeniem tej karty. Trochę jakby szóstka kielichów, mam wrażenie, i wspomnienia tego, jak to było, ale również i zobaczcie, co tu jest jeszcze. Zatem no, można tutaj jeszcze wiele czynników dostrzec. Karta rydwana, karta siły. Karta pustelnika, koło fortuny, sprawiedliwość, wisielec, śmierć jak niecodziennie i nietuzinkowo spisana, narysowana, karta równowagi, umiarkowania, karta diabła, wieża, jaka dosłowna, karta gwiazdy. I też ona mi się podoba, ta karta gwiazdy, jak jest przedstawiona, jest tym, jak ja ją widzę. Karta księżyca. Ten, kto oglądał Kevina Sam w domu, najprawdopodobniej będzie miał podobne skojarzenia jak ja. Napiszcie w komentarzach, bardzo proszę, czy też to widzicie, tą scenę właśnie. Karta słońca. Karta odrodzenia, no i karta świata. Tak się prezentują arkana wielkie. To teraz pójdziemy do buław. As buław prezentuje się w ten sposób. Dwójka buław. Trójka buław. Czwórka buław. Zobaczcie. Piątka buław. Szóstka buław. Siódemka była. Ósemka. Dziewiątka. Dziesiątka. Giermek. Rycerz. Królowa. I król buław. To teraz weźmiemy kielichy. As kielichów wygląda w ten sposób. I trochę na odwrót zrobiłam. To będziemy tak. Dwójka kielichów. Trójka kielichów. Czwórka kielichów. Piątka kielichów. Szóstka kielichów. Siódemka. Ósemka. Dziewiątka. Dziesiątka kielichów. Giermek kielichów. Rycerz. Królowa. I król. To teraz weźmiemy miecze. Zobaczcie. As mieczy. Dwójka mieczy. Trójka mieczy. Czwórka. Piątka. Szóstka mieczy. Siódemka, idealnie karta złodzieja. Ósemka, dziewiątka, dziesiątka, giermek mieczy, rycerz mieczy, królowa mieczy i król mieczy.
No to teraz zostało nam ostatni dwór as monet. Dwójka monet. Trójka monet. Czwórka monet. Zobaczcie. Piątka monet. Szóstka. Siódemka. Ósemka. Dziewiątka monet. Dziesiątka monet. Zobaczcie, wielopokoleniowa karta. Giermek monet. Rycerz monet. Królowa monet. I król monet. Mam nadzieję, że też zauważyliście, jak to są pięknie zarysowane postacie i w jakich czynnościach one są tutaj pokazane. Zatem myślę, że talia może być pomocną jako właśnie znacznik tego, w którą stronę zawodową można by pójść. Możecie te aspekty, myślę, w tej talii świetnie znaleźć, ale również i dodatkowe znaczenia, które poszerzają widzenie danej karty, jeżeli chodzi czy to o karty z arkan wielkich, czy też tych mniejszych. Ja ogólnie jestem bardzo, bardzo zafascynowana tą talią. Nie mogę doczekać się też tej wersji w języku polskim, aby móc ją też otrzymać. Zatem wyczekuję z utęsknieniem na tą talię. Dajcie mi bardzo proszę znać, a Wy, co Wy myślicie o tej talii, czy również tak jak mnie Wam się spodobała, czy w ogóle to nie jest Wasza bajka, bo oczywiście nie każdemu ona musi przypaść do gustu. W każdym razie myślę, że może być fajnym czynnikiem rozwojowym i ja też również inwestuję w talie te, które mogą pomóc mi się rozwijać. Zatem cieszę się bardzo, że miałam taką możliwość, żeby móc sobie zakupić tą talię. Jeśli Wam się podoba, to również możecie sobie to uczynić, czy też popatrzeć w internecie, czy też po prostu poczekać najzwyczajniej w świecie na polską wersję, gdy będzie u Synergii Polska. Zatem ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Jeżeli tak, to proszę łapkę w górę. Nie zapomnij o subskrypcji, o naciśnięcia dzwoneczka. Wtedy będziesz dostawała powiadomienia o nowych filmach na kanale. Na ten moment serdecznie dziękuję, ściskam, całuję. Pa, pa!